Cześć, witajcie! Ja jestem Gringrów, a to chyba kolejny wielki powrót, tak? Wiem, że to już dla was wydaje się śmieszne, ponieważ tych wielkich, kolejnych wielkich powrotów było już multum, tak? No nie oszukujmy się. Ale tym razem należą wam się spore wyjaśnienia. I nie typu, miałem raka, byłem chory, miałem gorączkę, astmę, inne tam ospy, srospy i inne kurde choroby. Powiem wam nawet, że wyjaśnienie jest dość proste, ale nie na tyle proste, abyście, nie wiem, w jakiś sposób to zaakceptowali. Do rzeczy mówiąc krótko. Pamiętacie filmik z Rasta, tak? Z momentem publikacji tego filmiku z Overwatch, filmik z Rasta jest skasowany, także no, już nie wrócicie do tego. Ale chodzi o to, że tam obiecywałem, że już zacznę nagrywać regularnie. No i wszystko byłoby fajnie i spoko, i pięknie, i cudownie. Nagrałem już nawet 8 odcinków tam z Rasta, jak kopać, jak lutować, co budować, jakie są wytrzymałości. No tak, wszystko ładnie, pięknie, ale miałem ogromny problem z procesorem. To znaczy podczas renderowania, tak po prostu, przy 60 około procentach, komputer się wyłączał, tudzież shutdownował. Nie miałem co i jak nagrywać. Znaczy, nagrywać mogłem, ale renderować nie mogłem. W sumie zignorowałem ten problem, bo no, ja z YouTube'a nie żyję, tak? To była dla mnie tylko, i to jest dla mnie nadal pasja, ale chodzi tutaj głównie o to, że nie zależało mi na szybkiej naprawie, póki gry jeszcze działały, a działały. No to hello, no co będę cudował i świrował. O, co tu się stanęło? No dobrze, ostro mnie biją. Ale jeszcze większy problem się zaczął około 2 tygodni temu, kiedy to podczas grania w Wiedźmina 3 komputer również się wyłączył. No i wtedy już był dość solidny problem, bo no sorry, ale jak już mi się komputer wyłącza, no to nie jest ciekawie. No i stwierdziłem, że kupię diamentową pastę termoprzewodzącą. No i tak, rozkręciłem kompa, wyjąłem tam, wiecie, 2 kg kurzu, kapa i, no nie no, tylko kilogram. No, wyciągnąłem ten kurz, posprzątałem wszystko, wziąłem procesor, tam zdjąłem ten radiator, czy jak się to tam fachowo nazywa, już zapomniałem. W każdym razie doszedłem do samego procesora, zeskrobałem resztki pasty, której tam już w ogóle nie było, ale zeskrobałem, tak, rzetelnie zeskrobałem. Nie ma co się tutaj teraz zastanawiać, zeskrobałem wszystko, co tam było, czyli nic. Nałożyłem nową pastę, odczekałem około godzinkę, żeby to tam się dobrze, wiecie, przegryzło. Przegryzło się wszystko ładnie, pięknie. No i włączyłem kompa, no i wszystko działało. Zacząłem jakiś tam, ten jeden z tych odcinków Rasta renderować, no i super, zrenderowało się do końca i gitara. I teraz odpowiem na pytanie, które pewnie rodzi się w waszych głowach. Dlaczego nie wrzucę tych odcinków z Rasta? Otóż nie będę kontynuował tej serii, tak po prostu, bo chodzi tutaj głównie o to, że nie mam już serwera Rust, i więc nie mam jakby władzy admina, tak? Nie mogę sobie nic dodać, a zbieranie prawdziwych surowców i budowanie tych wszystkich pokazowych budynków jest po prostu trudne również na publicznym serwerze. O, ktoś dzwoni, zaraz wracam. No to teraz będzie jeszcze śmieszniejsza historia, to dzwoniła mama i przepraszała mnie serdecznie, bo nie chciała do mnie dzwonić. Jej się wcisło w telefonie dotykowym i wybrało mój numer. No dobra, mniejsze o większe. Mówiłem, że nie mam już dostępu do serwera i no po prostu nie ma jak tego zrobić, więc ta seria zaraz przepadnie raczej. Chyba, że jakimś cudem... kuźwa, no jeszcze raz, zaraz wracam. Tym razem kurier. Inpost, znaczy... Inpost to jest, znaczy to ta firma i oni też dowożą do domu. No mniejsza. No to właśnie ten kurier. No ale teraz już wszystko działa, także myślę, że spokojnie mogę tutaj... że spokojnie wszystko mogę już nagrywać. Nie ma co płakać, płakuśkać. A teraz jeszcze pewnie macie pytanie, dlaczego nie kupiłem całego sprzętu na nowo? Otóż jestem biednym studentem, bez żadnych perspektyw na przyszłość. Jak wy to sobie wyobrażacie, że co? Że ja sobie co, kupię tak po prostu? Weźcie pod uwagę to, że skoro naprawdę nie mam pieniędzy, to wymiana procesora starego
pięcioletniego procesora wiąże się z wymianą również płyty głównej. Przy okazji pewnie jeszcze jakieś ramy bym dopakował. I takie tam. Więc no, no to tak nie bardzo, nie? A ja żadnych pieniędzy nie mam, a czy jakieś dotacje dostaję? No, no nie, programu partnerskiego też nie mam, więc hello, to tak nie halo, nie? Dobra, opuśćmy to, bo już nie chcę grać, bo już praktycznie kończę monolog. Może nawet skrzynkę zaraz wam otworzę. No, także wystarczyło kupić pastę termoprzewodzącą, a wymiana procesora i płyty głównej nie wchodziła w grę, bo mnie nie stać. Co do przyszłości kanału, skoro teraz póki co wszystko działa i mogę nagrywać, mogę renderować, mogę się w te wszystkie bajery bawić, to tak sobie myślałem, żeby może jakąś serię zapoczątkować. Powiedzmy sobie tak, Overwatch pewnie będę nagrywał w jakiś tam sposób, w sensie wiecie, że gram, coś mówię, opowiadam albo przeżywam to, co robię i jak gram, bo w sumie to jest spoko gra do pogadanek, ale chodzi mi też o taką serię, może niekoniecznie też fabularną, coś, co się po prostu fajnie ogląda. Do Minecrafta raczej nie wrócę, bo nie dlatego, że Minecraft teraz jest znienawidzony, po prostu znudził mi się już, tak? Znudził mi się solidnie. Myślałem też o nagrywaniu StarCrafta, ten mutatory, te wszystkie bajery, które tam są, ale nie wiem, jak się strategia ogląda. Może nagram taki jeden odcinek pokazowy, testowy, żeby wam pokazać może misję, może wyjaśnić, nie wiem, zobaczymy to jeszcze jakby bliżej źródła. A gry, no musicie wybrać może jakąś grę, czy to w komentarzu, może jakąś ankietę zrobię. Może jakiś Isaac, albo Battlefield, Battlefronty, czy inne. Plants vs. Zombies, nie wiem, no cokolwiek. Może jakieś wy macie pomysły, na pewno też do Team Fortress nie wrócę. Chociaż rodził mi się kiedyś w głowie plan, żeby jakoś to sobie wszystko na nowo ułożyć. To znaczy nagrać na nowo te poradniki, ale Team Fortress też już nie jest dość popularną grą, a ja już od dobrych 3 lat w tą grę nie gram, także też się już na tym nie znam, tak? Do Overwatcha też nie chcę robić, bo Teko bodajże, taki youtuber, nagrywał to wszystko o tych bohaterach, także nie ma co kopiować czyichś pomysłów, tak? No i co? I na sam koniec może otworzę sobie skrzynkę jedną, co? Żeby zobaczyć, co leci. Może coś złotego. Aha. O, prezentacja zagrania, nie miałem. Hajsy zawsze się muszą zgadzać. Dobra, co na to ma? A jak to wygląda na moim skinie? Diestru piawdowa. Prezentacja zagrania. Nie no, nie gram turnią wdową nawet, więc trochę useless, nie? Dobra, w takim razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłych odcinkach, które myślę, że będą pojawiały się 2-3 odcinki w tygodniu, także myślę, że nawet spoko. No, także trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie, za może nawet wyrozumiałość i pozostanie na kanale. Hej!